W studiu ze mną Jarek Mazurek. Dzień dobry Jarku, product manager, który odpowiada za Prohosting i ProSklep. Jarku. Dzień dobry. Zaczynajmy zatem. Moja firma istnieje w świecie realnym, chce zaistnieć w świecie wirtualnym. Do tego potrzebuje adresu internetowego, czyli domeny. Tak, mamy, mamy własny biznes i mamy pomysł, jak zaistnieć w świecie wirtualnym z naszym biznesem. I wiemy już pod jakim adresem, tym wirtualnym, chcemy zaistnieć. Wyobraźmy sobie, że mamy kwiaciarnię. Bardzo mi się podoba ten pomysł. W dzielnicy Służewiec. Może być. Czyli nasz adres internetowy będzie brzmiał służewiec.pl. Dobrze. Żeby zamówić taką domenę. Jako nasz klient na platformie T-Mobile Cloud musimy się zalogować do naszego y, sklepu. Wpisując numer telefonu. Tam numer numer telefonu, telefonu i hasło. I tutaj mamy w kategoriach marketing i e-commerce właśnie usługę zakupu y, domen. Dobrze. Jeżeli już mamy własną y, domenę internetową, to możemy też, go, y, też ją przenieść do. A czyli jeśli już wcześniej miałem taki adres, ale zawieszony gdzie indziej, mogę ją przenieść do Was? Można ją przenieść do nas. Wybieramy tą domenę. Mamy, jak widać, do dyspozycji różne rozszerzenia i nasze polskie, i europejskie, i globalne. I biznesowe, i informacyjne. Tak. Dobrze. Wpisujemy adres domeny, pod jaką chcemy otworzyć. Naszą witrynę internetową. Sprawdzamy, czy jest dostępna. Ta okaz okazuje się, że jest dostępna. Klikamy tylko akceptację, że ją kupujemy i już ją mamy aktywną. Czyli można powiedzieć, że tego adresu już nam nikt nie zabierze. Przynajmniej przez adresem, 12 miesięcy. Przynajmniej póki przez 12 mi miesięcy. Po tym adresem możemy już tworzyć naszą y, stronę internetową, która będzie świadczyć o naszej obecności y, w sieci. Co dalej? Mam już adres internetowy, opłaciłem odpowiednie opłaty. Przez 12 miesięcy jest tylko i wyłącznie mój, chyba że później dalej będę opłacał. No ale na tym świat się nie kończy. Tu trzeba zacząć handlować. Tak, chcemy mieć właśnie atrakcyjną stronę internetową, tak, żeby każdy mógł nas znaleźć w tej sieci. Do tego służy usługa ProHosting. Aktywujemy ją identycznie jak inne usługi: ProHosting Standard i ProHosting Premium. Tak, to są dwie opcje tej usługi. One się różnią tym, że tą podstawową, standardową y, mamy w niej miejsce 5GB na koncie do, do umieszczenia naszej strony, podstron różnych zdjęć, innych materiałów y, związanych z naszą y, firmą. 5 gigabajtów, to dużo tak. czy mało? Y, można powiedzieć, że to dużo. To przecież więcej niż y, cała płyta, która zawiera y, nawet film dwugodzinny y, w jakości y, HD y, z najwyższą jakością dźwięku. A nam tak naprawdę chodzi o informacje, może zdjęcia, może jakieś krótkie y, właśnie y, filmiki związane y, z naszą firmą i kilka podstron. Ale mamy też opcję y, premium. Gdzie tego miejsca jest 20 razy więcej, czyli do 100, 100 gigabajtów, gigabajtów danych możemy umieścić na tym koncie. Czyli gdybym w mojej kwieciarni handlował nie tylko kwiatami, ale jeszcze filmami, to jakąś stówkę bym tam zmieścił. Tak. Można właśnie zacząć na przykład od kwiaciarni, a potem rozwinąć biznes do, do innej, innych rodzajów działalności. Pomyślę o tym poważnie. Mhm. Co dalej? Wybieramy y, tą usługę. Zacznijmy od tej podstawowej, bo w miarę rozwoju naszej firmy będziemy mogli y, łatwo y, przenieść do tej opcji y, premium. Też y, klikamy y, akcept, y, akceptujemy zakup tej usługi. Jak widać, mamy już domenę zarejestrowaną i aktywną usługę do, do, do publikowania stron internetowych. Pojawia się, wybierz temat twojej strony www. Właśnie, tu za rękę prowadzi nas kreator, który już na starcie proponuje nam zdefiniowane wcześniej szablony stron. I w zależności od rodzaju naszej firmy, mogą to być szablony dotyczące firm usługowych, dotyczące sprzedaży. Mogą to być agencje podróży, związane nawet kluby nocne, hotele, nawet restauracje, a wcześniej widziałem też kwiaciarnię, którą właśnie tak. otwieramy. Świetnie. To powiem tylko pokrótce, że mogą to być też różne organizacje, firmy na przykład świadczące usługi elektryczne związane z spa lub e, e, sauną. Jest też miejsce na serwis www znanego zespołu, zespołu. który na razie hmm. jest znany lokalnie, ale chce być znany globalnie. Mnóstwo różnych, o nawet szkoła szkoły, nauki jazdy, szkoły językowe, kolekcja osobista mhm. ze serwis fanów filmu, proszę bardzo, wszystko. Można Albo na przykład proszę. związane rzeczy z, z jakimiś rodzinnymi uroczystościami. Mhm. No ale my zdecydowaliśmy się na kwiaciarnię, nawet po słowie kluczowym już nam y, podpowiada y, serwis, y, że mamy taki szablon. Zdefiniowane. Wypełniamy podstawowe informacje. Co to są za informacje? Nazwa serwisu, firmie. główny język, dane osobowe, numer telefonu, e-mail. E-mail, adres. I dane teleadresowe. Kod pocztowy. Wystarczy. I strona tworzy się, można powiedzieć, taka domyślna mhm. sama. Do wyboru to jest proponowany szablon tej naszej witryny internetowej, ale możemy, jak widać... Y, zmieniać tutaj elementy y, graficzne. Możemy dodawać na tej stronie y, różne teksty, y, wideo, galerie zdjęć, zamieszczać blog, miejsce na komentarze y, klientów. Całą stronę edytuje się tak prosto jak stronę w jakimś edytorze y, tekstu, na przykład. Czy to znaczy, że jeśli będę sprzedawał kwiaty, których nie ma na tej liście, to mogę je Możemy dodać? Można je usunąć, tak. Mhm. A, ale, gdybym miał takie, które chciałbym dodać do tej listy, A też to też nie będzie najbardziej Możemy rozszerzyć e, tą listę. Można dzięki temu kreatorowi za, zaistnieć też w serwisach e, społecznościowych. Możemy zmienić kolorystykę, układ e, tego menu dowolnie według naszego e, uznania. Automatycznie, na podstawie tych danych adresowych, które wpisaliśmy, tworzy się zakładka z kontaktem i lokalizacją. Czyli to nie jest tak, że ja sam musiałem zaprojektować tę mapę. Wystarczyło wpisanie wcześniej tych prostych danych teleadresowych, a wtedy wasz, wasza chmura, czyli T-Mobile Cloud, zatroszczyła się o to, żeby mapa powstała sama. Sama. Świetnie. Teraz już widać dokładnie, gdzie można nas znaleźć. Jest też, jest też formularz kontaktowy, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować. I po kliknięciu tutaj na przycisk y, publikuj. Kilka chwil y, zajmuje to, żeby cała strona się opublikowała już pod tą naszą wcześniej zamówioną domeną mm -hmm. w internecie. Tak to wygląda. Jak widać, przygotowanie prostej y, witryny internetowej, wizytówki naszej firmy w internecie trwa nie dłużej niż gotowanie jajka na twardo. Potwierdzam i mam wrażenie, że to jest całkiem proste. Jak widać, bardzo proste i możemy to później, w zależności od naszego y, uznania, dowolnie y, zmieniać. Czyli ten projekt, który przed chwilą pokazałeś, to jest tylko propozycja? To jest Kiedy już usiądę ja przez... sam, stworzyć, żeby stworzyć hmm. stronę swojej kwiatarni, będę mógł zmieniać tutaj zdjęcia, na przykład zmienić zdjęcie tej kobiety, która powinna być inną kobietą, na przykład tej, która stanie za ladą, ewentualnie zmienić zestaw kwiatów, które będę mógł sprzedawać. I to wszystko na prostych formularzach, które mogę wypełniać, albo ewentualnie y, wymazywać poszczególne rodzaje kwiatów, których sprzedawać nie chcę. Zgadza się. Jarku, czyli co, jajka cały czas na gazie jeszcze się gotują, a my już mamy stronę internetową. Tak, już nas widać w internecie, już nas można znaleźć, już się można z nami skontaktować. Ale tu ja teraz muszę otworzyć serce przed tobą by mi się do czegoś przyznać. Ja się naprawdę nie znam na programowaniu. Czy jesteś przekonany, że ktoś, kto potrafi tylko klikać w poszczególne strony i podstrony, kto być może nawet potrafi zrobić zakupy w internecie, kto potrafi przeczytać w nim gazetę, da sobie radę ze stworzeniem takiej strony internetowej? Niepotrzebne są żadne umiejętności programistyczne. Jeżeli ktoś może sobie poradzić z napisaniem prostego dokumentu w edytorze tekstów, to z tym pe z pewnością też sobie e, da radę. Trzy minuty i mogę mieć moją własną stronę internetową, na którą każdy człowiek na świecie będzie mógł wejść i zobaczyć, jakie kwiaty sprzedaję w, w mojej kwiaciarni na służewcu. Tak. Słyszeli Państwo. Być może warto się zastanowić, czy kilka kliknięć nie poszerzy gigantycznie Państwa biznesu i Wasza firma nie stanie się znana. Na wszystkich kontynentach, czego życzę. Dobra, mamy stronę internetową. O czym będziemy mówić za chwilę? To wyjdźmy poza nasze osiedle, poza naszą dzielnicę, otwórzmy w takim razie sklep internetowy. Jarku, to bierzmy się w takim razie za handel i otwierajmy sklep internetowy, którym stanie się w tym momencie nasza służewiecka kwiaciarnia. W tym pomoże nam kolejna usługa, pro sklep, ale zamawiamy ją identycznie jak dotychczasowe usługi. Mamy tutaj usługę Prosklep w wersji standard, ale istnieje również usługa w wersji premium. Przekonałeś mnie, że nie muszę być programistą, więc odważnie klikam. Różnice są takie, że w tej podstawowej wersji można mieć w swoim sklepie do 500 produktów, natomiast w wersji premium ta liczba jest nieograniczona. W podstawowej do 500, w wersji Pro, a właściwie premium, Premium. nieograniczona ilość produktów. Tak. Dobrze. Zamawiamy identycznie tą, tę usługę. Po kliknięciu pokazuje się cennik, wybieram wtedy za ile chcę kupić pro sklep. Proszę bardzo, co dalej? I po kilku chwilach mamy już aktywną usługę pro sklep. W panelu administracyjnym mamy do wyboru różne aplikacje, które można zainstalować w ramach naszego konta. Oprócz tego, że możemy prowadzić sklep, możemy też otworzyć własny blog firmom, stworzyć galerię zdjęć albo stworzyć jakieś serwisy na przykład dotyczące szkoleń czy kursów. System śledzenia zgłoszeń na przykład. Czyli to są różne aplikacje, które mają różne funkcje do wykorzystania na stronie mojego sklepu. Tak. Nie na stronie albo własnej firmy, albo sklepu. Niekoniecznie wszystkie akurat muszą pasować do naszego biznesu, ale, ale jest one są z czego wybierać dostępne. Nas interesuje właśnie sklep. I po motywacji po zalogowaniu się do panelu administracyjnego takiego sklepu jesteśmy właścicielem, możemy tym sklepem zarządzać. Takim sklepem internetowym, tak jak naszą tradycyjną kwiaciarnią. Żeby Państwa nie wystraszyć, proponuję na razie nie patrzeć na tę część slajdu, tylko skupić się na tym, co jest tutaj w tej tabelce. Tak. Tu są podstawowe rzeczy, które możemy w naszym sklepie. Yy, ustawiać. Mamy sprzedaż klientów, asortyment, marketing, raporty, zawartość narzędzia, konfiguracja. Weźmy się za coś, co przyciąga najbardziej naszą uwagę sprzedaż. Tak, tych opcji jest dużo, nie, możemy, nie musimy z nich korzystać od razu yy, na początku. Natomiast najbardziej interesuje nas yy, sprzedaż, i tutaj możemy śledzić nasze zamówienia, kalendarz zamówień, które będą składać yy, klienci, monitorować yy, przesyłki. Y, sprawdzać koszyki klientów, czyli kto co zamówił, no i wystawiać niektóre rzeczy też na aukcję, jeśli będziemy mieli taką y, potrzebę. A czego możemy dowiedzieć się o klientach? Powiedz mi, skąd są, co kupują najczęściej? Y, zakupy mogą robić albo klienci niezarejestrowani w sklepie, albo też zarejestrowani. I wtedy przy rejestracji klient może podać swoje y, dane. Które, które chcemy, żeby podał. Dzięki tej funkcji internet przestaje być odhumanizowany. Tak. Mając sklep internetowy, i tak możemy być blisko z naszymi klientami. Jeszcze jedna ciekawa jest funkcja, na przykład ona jest tutaj w zakładce marketing. Właśnie tych zarejestrowanych klientów możemy promować albo premiować, na przykład jakimiś rabatami na, na zamówione przez nich produkty. My sobie Czyli Jeśli jakiś pan kocha żonę i często mhm. kupuje jej kwiaty, to jeszcze od nas dostanie za to odpowiednią gratyfikację. Tak, jeśli się na przykład e, zarejestruje. No nie wyobrażam sobie inaczej. Mhm. Proszę, pojawiła się jakaś nowa tabelka. To jest w zakładce asortyment, gdzie możemy wprowadzać e, nasze e, produkty. Jak widać, mamy tutaj różne e, bukieciki e, z naszych kwiatów albo e, wieńce. Mamy jakąś ilość na y, magazynie, no i możemy też ustawiać terminy y, wysyłki, jeżeli będziemy je rozsyłać naszym y, klientom. Nawet po wprowadzeniu już takich trzech, kilku podstawowych informacji na temat trzech y, produktów, automatycznie po wejściu y, z, na tą stronę internetową, poprzedzono tylko tą. Y, tym słowem sklep, żeby się odróżniała od naszej tradycyjnej witryny internetowej. Widać, jak ten sklep y, wygląda dla naszych klientów. To jest propozycja y, wyglądu takiego sklepu, zrobiona z standardowego szablonu, i podobnie jak dla strony internetowej, możemy ją dowolnie modyfikować. Możemy zmienić y, to zdjęcie. Możemy wstawić logo naszego sklepu, i tutaj w menu możemy umieszczać różne informacje. Na przykład, właśnie to, co jest na topie teraz w sprzedaży. Wieniec Chryzantem tym razem. Okej. Okay. Dobrze. Co dalej? Nasz sklep gotowy jest do przyjmowania samowini. A to jest aż tak proste. Proszę Państwa, ja oczekiwałem jakichś cudów i bałem się, że będę musiał bardzo mocno wysilać, żeby zrozumieć, jak to przygotować. A tu się okazuje, że właściwie kilka kroków, znowu kilka kroków doprowadza do sytuacji, w której ktoś, kto nie zajmuje się zawodowo programowaniem, ale prowadzi swój własny, mały, realny biznes, może mieć swój własny internetowy sklep. To proste. Tak. Sklep pomaga i nawet podpowiada już yy, yy, zajmowanie się tymi zamówieniami. Można też go zintegrować na przykład z bazą firm kurierskich, tak żebyśmy się nie musieli troszczyć o wysyłkę naszych kwiatów, tylko zajmów się tym firmy kurierskie. A jeśli zdarzy się, że programując z czymś sobie nie poradzę, czy specjaliści zajmujący się u Was T-Mobile Cloud będą w stanie pomóc mi na przykład poprzez infolinię? Tak, można zawsze zadzwonić do nas i tam przeszkoleni konsultanci pomogą, Konfiguracji strony albo sklepu internetowego. No i wtedy być może potrwa to odrobinę dłużej niż kilka minut przeznaczone na gotowanie jajek, ale na pewno nie za długo i bardzo Państwu polecamy taki pomysł. Jarku, prawie jestem przekonany. Już wiem, że chcę mieć tę stronę internetową. Już czuję, że za chwilę będę budował swój własny sklep internetowy. Ale cały czas niepokoi mnie jedna rzecz. Mianowicie, czy to jest bezpieczne. Bo przecież chodzi o bezpieczeństwo transakcji, które mają być dokonywane w moim sklepie. Ja pamiętam, że najbardziej bezpieczne systemy transakcyjne w Polsce to systemy bankowe. Czy Ty również możesz zagwarantować mi, że będę tutaj bezpiecznie mógł handlować? Tak, w sklepie internetowym składamy zamówienia, wypisujemy swoje dane osobowe, numery kart kredytowych, bo sklep można zintegrować z płatnościami elektronicznymi, z płatnościami internetowymi i faktycznie. Są wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa tych danych. I mamy na to rozwiązanie na naszej platformie T-Mobile. Co to jest Gdy za rozwiązanie? Tak, jak możemy kupić domenę internetową, do każdej takiej domeny, tym samym do strony internetowej i do sklepu internetowego, możemy zamówić tak zwany certyfikat SSL. Jest to certyfikat gwarantujący bezpieczeństwo. Transakcji internetowych i przesyłanie wrażliwych danych, na przykład danych osobowych albo danych związanych z transakcjami. I to jest stuprocentowa gwarancja, że dane ani moich klientów, ani moje dane nie wyciekną, gdzieś ani ktoś ich nie przychwyci. To jest, y, gwa, to jest zabezpieczenie gwarantujące na takim samym poziomie, można powiedzieć, jak przy na przykład korzystaniu z banku internetowego. Ten certyfikat jest bezpłatny dla usług, właśnie w tych wersjach premium. Jego też się kupuje, tak jak domenę na 12 y, miesięcy, i właśnie przez pierwszy rok dla tych usług premium on jest y, bezpłatny. A po zakupie takiego y, certyfikatu, właśnie pod adresem własnego y, sklepu czy strony internetowej, widzimy właśnie taką kłódkę zamkniętą, która, która jest świadczy symbolem. o tym, że certyfikat jest włączony. Tak. Jest ona symbolem i gwarantem bezpieczeństwa tych transakcji internetowych. Jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bardzo ciekawą mianowicie, że można sklep połączyć z usługami firm kurierskich, że można też uruchomić usługę związaną z aukcjami internetowymi. To znaczy, że ten sklep może współpracować z serwisami aukcy, aukcyjnymi? Tak, z odpowiednimi serwisami, albo właśnie aukcyjnymi, aukcji internetowych, albo firm kurierskich z ich, ich bazami. Można zintegrować nasz sklep internetowy. Podobnie również z firmami świadczącymi właśnie te płatności internetowe. I chcesz, powiedzieć, chcesz powiedzieć, że uruchomienie certyfikatu SSL jest równie proste jak pozostałe czynności, które już wykonaliśmy? To też wszystko na zasadzie kliknięcia? Zamawia się go do domeny, więc jeśli zamówiliśmy domenę, to na pewno będziemy sobie mogli poradzić z zamówieniem takiego certyfikatu zabezpieczającego nasz adres internetowy. Jarku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wszystko to, co pokazałeś a propos strony i sklepu, wydaje się proste. Jedyne, co mogę zaproponować, to żeby Państwo sami sprawdzili, czy rzeczywiście tak jest. Jarek daje gwarancję. T-Mobile zresztą też. Zgadza się.